Witam serdecznie. Dzisiaj krótki filmik z serwisu. Zobaczcie, co dostałem dzisiaj do naprawy. Tak wygląda komputer, jak klient twierdzi, 5-letni, nieczyszczony. Jeszcze zerwałem oryginalną plombę Lenovo z niego. Wiatrak się praktycznie nie chce kręcić. Aż się zastanawiam, co będzie w układzie chłodzenia. Jeżeli płyta na wierzchu jest tak brudna, to co jest pod płytą i w układzie chłodzenia? No, zaraz się to okaże. Ok, zobaczmy, co zatem jest pod tą płytą. Oj, ucieka. Tutaj widzimy złamany element mocowania. Ciekawe, skąd odpadł. To jest nasza płyta. Wentylator. No, zobaczymy teraz, co kryje się w wentylatorze. Ok. Wyciągamy chłodzenie. To palcem nie schodzi, o, jest ten kłopot, a przecież nakładamy to strzykawką, a więc pasta jest w tragicznym stanie. Teraz szybciutko rozbiorę układ chłodzenia i zaraz pokażę, co jest w wiatraku po 5 latach w laptopie. Ok, troszkę tu przyspieszam, ucinam chwilę, kiedy trzeba to rozkręcać, bo to chwilę trwa. Otwieramy. Też takie coś mamy. Tutaj po prostu to jest kurz, nie? Tak wygląda taki wentylator. Tu oczywiście wchodzi olej. Potem go wyczyścimy pędzelkiem porządnie. O, cały ten syf wywalimy. Nowe pasty. I trzeba będzie to zmontować. Tak na szybko z serwisu. No i oczywiście mamy powyrywane elementy z kadłubka. Powinniśmy kupić cały nowy kadłubek w tym laptopie, ale cena kadłubka będzie nierozsądna, bo tak producenci zwykle robią. Ciężko dostać kadłubek poniżej 200-300 zł. Więc pewnie będzie trzeba to kleić klejami żywicznymi na bazie żywicy epoksydowej. Tak szybciutko z serwisu. 21 już 48. Ja jeszcze w zakładzie. I takie coś do mnie trafiło.